W tym nagraniu zajmiemy się sprzężonymi kwasami i zasadami według teorii Brønsted-Alovrego. Zaczniemy od reakcji fluorowodoru z wodą. W środowisku wodnym fluorowodór jest kwasem. Wiemy już, że jest to słaby kwas, który w wodzie będzie dysocjował w niewielkim stopniu. Kwas fluorowodorowy pod wpływem cząsteczek wody dysocjuje na anion fluorkowy i kation hydroniowy. W trakcie tej reakcji, w stałej temperaturze, w pewnym momencie ustali się stan równowagi. W stanie równowagi w roztworze znajdują się niezdysocjowane cząsteczki kwasu fluorowodorowego, cząsteczki tlenku wodoru, a także aniony fluorkowe i kationy hydroniowe. Innym przykładem reakcji, jaka zachodzi w środowisku wodnym, może być reakcja kationu amonu z cząsteczką wody. W trakcie tej reakcji powstaje amoniak i kation hydroniowy. Również w tej reakcji po pewnym czasie dojdzie do stanu równowagi. W roztworze będą znajdować się zarówno produkty, jak i substraty tej reakcji. Zarówno w jednej, jak i drugiej reakcji widzimy, że woda przyjęła proton od molekuł, z którymi reaguje. W takim razie w obu tych reakcjach woda stanowi zasadę w myśl teorii Brønsted-Alovrego. Natomiast zarówno fluorowodór, jak i kation amonu, skoro oddały proton cząsteczce wody, są kwasami w teorii Brønsted-Alovrego. Skoro w obu reakcjach dochodzi do stanu równowagi, to oba te kwasy można zaliczyć do słabych kwasów. Teraz zapiszmy równanie reakcji anionu fluorkowego i amoniaku z wodą. W środowisku wodnym anion fluorkowy pobiera proton od wody, w wyniku czego powstaje fluorowodór i anion wodorotlenkowy. Jeśli w roztworze wodnym znajduje się fluorowodór, to obie te reakcje poniekąd mogłyby zachodzić równolegle. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku jonu amonu i amoniaku. Jeśli w roztworze wodnym znajdują się cząsteczki amoniaku, to będą one reagowały z cząsteczkami tlenku wodoru, z cząsteczkami wody, w wyniku czego będzie powstawał kation amonu i anion wodorotlenkowy. Skoro amoniak pobiera kation wodoru, to znaczy, że jest zasadą. Dodatkowo wiadomo, że amoniak jest słabą zasadą. Natomiast kation amonowy, jak już wcześniej wspomniałam, jest słabym kwasem. Podobnie tutaj, anion fluorkowy jest słabą zasadą, natomiast fluorowodór jest słabym kwasem. Zobaczmy, co różni te molekuły od siebie. Oczywiście, jest to jeden kation wodoru. W tych parach związków różnica między nimi to jeden kation wodoru. Wodór bez elektronu, proton. Tego typu pary związków, które różnią się jednym kationem wodoru, nazywamy parami sprzężonymi kwas-zasada. Cząsteczka fluorowodoru i anion fluorkowy to sprzężone pary kwasu i zasady w teorii Brønsted-Alovrego. W sprzężonej parze dwie cząsteczki różnią się między sobą tylko jednym kationem wodoru. Zastanówmy się, jaki związek chemiczny będzie sprzężoną parą dla cząsteczki wody. Jeśli woda odda proton, to powstanie jon wodorotlenkowy, więc te obie molekuły są ze sobą sprzężone. Woda oddaje proton, więc jest kwasem. Natomiast jon wodorotlenkowy jest sprzężoną zasadą z tym kwasem. Możemy mieć inny przypadek. Woda może przyłączyć proton i powstaje wtedy jon hydroniowy. W tym przypadku woda jest zasadą, bo pobrała proton. Natomiast kation oksoniowy, kation hydroniowy, to sprzężony kwas z tą zasadą. Teraz zastanówmy się, czy te dwa jony, jon oksoniowy i jon wodorotlenkowy, są sprzężoną parą kwas-zasada. Otóż jon wodorotlenkowy jest zasadą, natomiast jon hydroksoniowy jest kwasem. Jednak te dwa związki chemiczne różnią się między sobą aż dwoma kationami wodoru, dlatego też nie są sprzężonymi parami kwas-zasada. Teraz przeanalizujmy inny przykład – chlorowodór.
W wodzie jest to mocny kwas. Jaka będzie sprzężona z nim zasada? Otóż wystarczy odjąć od chlorowodoru jeden kation wodoru i otrzymamy sprzężoną z nim zasadę. Sprzężoną zasadą jest tu anion chlorkowy. Dla utrwalenia rozwiążmy kilka przykładów. Pierwszym z nich niech będzie kwas azotowy 5. Jaka będzie sprzężona z nim zasada? Skoro jest to kwas, to może oddać proton. Odłączmy kation wodoru i mamy anion azotonowy 5. Anion ten jest sprzężoną zasadą z kwasem azotowym 5. Kolejnym przykładem jest kwas siarkowy 6. Jaka będzie sprzężona z nim zasada? Otóż odejmujemy kation wodoru i uzyskujemy anion wodorosiarczanowy 6. Teraz zobacz. Anion wodorosiarczanowy 6 może oddać kolejny proton, w wyniku czego powstanie anion siarczanowy 6. I mamy tutaj kolejną sprzężoną parę, z tą różnicą, że w tym przypadku anion wodorosiarczanowy 6 jest kwasem, a nie zasadą. Takie związki, które mogą pełnić zarówno rolę kwasu, jak i zasady, w teorii Bronsztedta-Lowrego nazywa się związkami amfiprotycznymi. Kolejnym przykładem może być kwas fosforowy 5. Po odjęciu wodoru otrzymujemy jon diwodorofosforanowy 5. I jest on sprzężoną zasadą z kwasem fosforowym 5. Ale od jonu diwodorofosforanowego 5 możemy ponownie odjąć proton i otrzymamy jon wodorofosforanowy 5. W tym przypadku anion diwodorofosforanowy 5 jest już kwasem, natomiast anion wodorofosforanowy 5 to sprzężona z tym kwasem zasada. Jednak ponownie, od tego jonu można odjąć kation wodoru i otrzymamy w ten sposób jon fosforanowy 5. Teraz jon wodorofosforanowy 5 pełni rolę kwasu, a anion fosforanowy 5 to sprzężona z tym kwasem zasada. Mamy tu kolejną sprzężoną parę. Zarówno jon diwodorofosforanowy 5, jak i wodorofosforanowy 5 mogą pełnić rolę zarówno kwasów, jak i zasad w teorii Bronsztedta-Lowrego. Są one związkami amfiprotycznymi. Mam nadzieję, że po tym nagraniu już zrozumiesz, czym są sprzężone kwasy i zasady w teorii Bronsztedta-Lowrego.